Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro. Witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, co dzisiaj będziemy robić? Będziemy próbowali zawładnąć się światem. Nie no, tak szczerze powiedziawszy, to... Zrobiłem sobie troszeczkę tutaj taki porządek w tych skrzynkach. Widzę, że tutaj można wiele towarów ogarniać, aczkolwiek starałbym się skupić tylko i wyłącznie na tych złotych towarach, że tak powiem. I moi drodzy, ogólnie, kontynuujemy oczywiście sobie zasadę tworzenia zombiaków. To jest stricte dla nas priorytetem w tej chwili. Oprócz tego, myślę, że czas najwyższy również podejść sobie do naszych kolegów i koleżanek z obozu uchodźców, bo to pewnie już jest max, nie? Tak, 8 na 8, jest na maksa, totalnie na maksa. Jakby mnie ktoś zakuł w kajdany. Zostało mi już tylko 12 rodzajów przypraw. Nie zniosę tego. Twoja kuchnia jest gotowa. Och, dziękuję, bardzo ci dziękuję, ale... Ale? Ta kuchnia bardzo się różni od mojej luksowej kuchni w restauracji dla elit. Byłbyś tak mi niewiarygodnie miły i... Cóż, mogę ulepszyć, pozwolić to gotować znacznie sprawniej i z większą przyjemnością. Okej. Czyli możemy ją ulepszyć, tak? Jest ta kuchnia? Ta kuchnia. To potrzeba, żeby ci ją ulepszyć. Dobre pytanie. Stół kucharski 2. Kurde. No jesteśmy w stanie to zrobić. Nawet mam dechy chyba przygotowane na to. Nawet chyba tak. Bo teraz pytanie, czy tam nie było potrzeba opołów jako drugorzędnego składnika. W sensie nie. Dobra, stół kucharski 2. Pyk. No i zrobiona. Szczęście uchodźców znów skoczyło. Ulepszyłem twoją kuchnię. Mam nadzieję, że jest teraz bliższa twojemu ideałowi. Och, zdecydowanie. Mój drogi grabarzu, jesteś cudowny, ale... Ale... Jest jedna rzecz, która nie pozwala mi osiągnąć pełni szczęścia. Brakuje mi czegoś, co uczyniłoby nasz trudny żywot odrobinę słodszym. Raz osiągnąć po miód. Mógłbym zbudować do ciebie kilka uli. Och, wspaniale, jeśli ty zrobisz to, to podzielę się z tobą kilkoma kucharskimi sekretami. Brzmi nieźle. Dobra, czyli co, ule teraz, tak? Zbuduj ule. Postawcie ule. Widzę, że wy już nie macie nawet tutaj żarełka. No dobra. Chyba czas wam troszeczkę tutaj dać do skosztowania co po niektórych rzeczy. Tak mi się wydaje. Na pewno tą cebulę srebrną wam oddamy w całości, bo nie jest mi potrzebna. To też wam oddam. Nawet chodźmy to... Wrzućmy wam. Srebrne rzeczy nam w ogóle nie są już potrzebne. My już idealizujemy na maksa. Na maksiorkę idealizujemy. Może na chwilę sobie też powrzucam... Takie rzeczy, których nie potrzeba mi w tej chwili. Chyba kamień teleportacyjny też wrzuciłem, tak. Dobra. No i wszystkie brązowe, srebrne rzeczy wywalamy stąd. Wywalamy łącznie z tym chmielem, który też mi jest niepotrzebny. To też. Butelka cydru też mi jest niepotrzebna. To nie. To też. Reszta jest złote. To też możemy wrzucić. Jabłuszka też im będę już wrzucał tak stricte, wiecie. Ja to też mogę wyjebać. Obóz uchodźców. Potem gotuję ładnie, fajnie. Macie tyle rzeczy, że naprawdę się posracie, a tego nie zużyjecie. Jabłuszka. Bla, 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 bla. Ukochany domek. Ukochany domek, no i też tutaj będę chciał im oddać wszystkie srebrne nasionka, które w ogóle są. Tą cebulę srebrną też wywalamy stąd. Złota zostaje. A czy mamy złote? Tych złotych nie mamy. Brązowe możemy oddać. Srebrne też możemy oddać. Brązowe cebuli też możemy oddać. Srebrne też możemy oddać. Nasiona dyni. Wszystkie też oddajemy.
Obóz uchodźców, ale w sumie... Ej, właśnie, bo ja niepotrzebnie im to oddaję w sumie, bo i tak nie mogę im tego oddać. On sobie tam robi jakieś kotleciki czy inne. Popas. Dobra, to leci do was. Właśnie, ja tego nie mogę już w sumie sprzedać. Nawet nie muszę tego sprzedawać. Nie muszę tego sprzedawać. Kostnica, weźmy sobie te zwłoki. A resztę sprzedamy sobie do naszego kolegi. Naszego kolegi rolnika. Nie potrzebujemy tych nasion już. One nam tylko dupę zawracają. Handluj. Jak to ci nie mogę tego sprzedać? Halo? Dziwne. Może u młynarza możemy to sprzedać? Też nie. No cóż. Czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Dobra, to ja to po prostu wrzucę tutaj i tyle. Bo to jest śmietnik. To jest śmietnik. To się nam nie przyda w żaden sposób. Ten cydr miałem jeszcze wrzucić chyba. Mi się nie udało. Okej. To już mają. Jabłuszka możemy zebrać. Im też dać. Też możemy im to dać. Nie wiem, czy oni ten srebrny chmiel będą chcieli w ogóle od nas brać. Ale też im to oddamy. Też im to oddamy. Dobra. Jabłuszka wzięte. Jeszcze ten pierdolnik stąd możemy zabrać. Też tutaj się pałęta. No właśnie, nie mamy miejsca nawet na to. Nawet na to nie mamy miejsca. Obóz uchodźców. My to wam wrzucamy naprawdę sporo tego żarełka. I też coś sami robią? Chyba robią. Tak, są jakieś kotleciki z soczewicy. Nie ma miejsca? Oh shit. Nie ma miejsca. Niedobrze. To pewnie nie będą chcieli. To pewnie nie będą chcieli. Co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? Czy ja mam jak to zjeść? Może nawet miał. A zostałeś, shit. No naprawdę nie mam co z tym... O, jest jedno miejsce, okej. Okay. Jest jedno miejsce. Dajmy im ten cydr. Będziemy im powoli to zabierać wszystko, no nie? Jabłuszka im damy. Nie wiem, czy oni ten chmiel będą chcieli, naprawdę nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak. No dobra, no już nie mam miejsca. Nie mam co im w sumie nawet dać. Zobaczcie, jak im to szybko rośnie. Im to mega szybko rośnie. Dobra, ul pszczeli. Studnia z wodą ulepszona. Nowy uchodźca, ale tego nawet nie mamy jak. Nie mamy łóżka. Oj. To trzeba ulepszyć na pewno. Tutaj widzę, że jeszcze trzy wejdą oprócz tego. Coś będzie do roboty. Dobra, te jabłuszka sobie zostawmy tutaj, bo one są i tak nam niepotrzebne w danej chwili. I tak, więc... Więc tak to wygląda. Możemy to też wrzucić na razie. Dobra, tylko tak, bo ogólnie chciałem ostatnio zrobić tą pastę polerską i jeszcze jej nie zacząłem nawet robić. Nawet jej nie zacząłem robić. Miski. Potrzebujemy gliny i piasku. Glina i piasek. Najpierw glina. Wykopię trochę, nie? No jak szybko idzie.
Dobra, dyszka starczy. Dyszka starczy, kopiec piasku. To sobie tak dojdziemy chyba do setki. A jeszcze raz. No i mamy to. Mamy to, więc możemy sobie zrobić teraz trochę misek glinianych. Dobra. Będę musiał się jeszcze tego pieca ogólnie pozbyć, bo ten piec też jest tutaj na to niepotrzebny. Chociaż nie powiem, bo dwa piece, nawet trzy by się przydały, żeby... Wiecie, jedno robiło na przykład stal, drugie robiło szkło, trzecie robiło jakieś inne duperele, które są nam w danej chwili niepotrzebne. No, ale żeby to zrobić, to też nie jest takie proste. To też nie jest takie proste. Dobra, potrzebuję jeszcze oleju. Pamiętam, że olej... Olej był w pracowni alchemicznej. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i dobrze mi się wydawało. Dobrze mi się wydawało. Możemy sobie zacząć już robić. I tak, czy to się dawało zrobić w ten sposób? Tak, 40 oleju. Fajnie. I możemy sobie zrobić pastę polerską, której nigdy chyba jeszcze nie robiłem. Nigdy jeszcze chyba nie robiłem. Plus teraz soczeweczka. Nawet cztery soczewki z tego wychodzą. Dobra, to już mamy. Teraz chcieliśmy to dłuto. Ale żeby zrobić to dłuto, potrzebujemy srebrnego, tak? Okej, to jedno mamy. 70% na zrobienie złotego. Za mało energii. Srebrne dłuto naprawdę. Można robić tak w nieskończoność. A, trybów nie mamy. Ha, zajebiście. Zajebiście. Ulepsz do pieca numer 3. Ej, to my mamy ulepszone piece? No wychodziłoby, że tak. Ale Lipton. Dobra, niech to się robi. Może ja to zrobiłem w ten sposób. Aż dziwne. Nie wiem, czy dobrze to ulepszam. Nie wiem, czy dobrze to ulepszam. O, ale w sumie i tak mam tego sporo, więc... W sumie czemu nie? W sumie czemu nie? Szybciej trochę. Dobra, kupiec, panie kupcze. Panie kupcze. My to sprzedaliśmy. Jedna skrzynia sprzedana. Jak udał się obiad? Porozmawiajmy o interesach. No nie możemy jeszcze niestety. To też nie wiem, dlaczego tutaj nikt nie nosi tych skrzynek. Żebym kogoś... A, bo ja zombiaka to wywaliłem. Dobra, idziemy z tą jedną. Jak widzicie, sporo tych skrzyń narobiliśmy. Bardzo dobrze. I to bardzo dobrze. Możemy w sumie jedną paletę? Nie możemy jeszcze jednej palety zrobić, niestety. Kampania marketingowa. Dalibyśmy radę to zrobić. Pytanie, co to daje? Żeby zrobić kampanię, potrzebujemy papieru. To chyba sporych ilości nawet papieru. Dobra, na razie tyle starczy. Ulotka. Potrzebujemy 10 ulotek do tego, tak? Kolejna. Dobra, mamy dychę.
Mamy dyszkę. Widzę, że osiołek już jedzie do nas z ciałkiem kolejnym. Bardzo dobrze. O, i mamy plus jeden. 6 opołów. Jestem w stanie też to zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i tak chyba jedną tylko możemy sprzedać paletę na razie. O nie! Znaczy, palet możemy mieć dużo. Czyli tak naprawdę... pracownia alchemiczna i jedziemy z tymi ulotkami. Jedziemy z tymi ulotkami na maksa. No. Jedziemy z ulotkami. Raz. Dwa. Jak za mało energii. Rób. Trzy. I skończyły nam się kałmarze. Kałamarze. Nie kałmarze. Kałamarz. To się nazywa kałamarz. Mamy pióra. Fuck me. Fuck me. Kolejno? Tak, Ej, to dobrze. I co? I kolejne 6 opołów. Nie w tą stronę. Zaraz nam tu koleżka... Kurde, weź ty idź już. I zacznij to robić. Nie zdążę. O, idź, bierz to. Szybko. Może jeszcze zdążymy. Szybko, 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 szybko. Kurwa, nie zdążyłem. Chwili mi zabrakło, niestety. Chwili mi zabrakło. Szkoda, bo bym miał już z głowy. Miałbym już z głowy, a tak to niestety jeszcze się będę musiał męczyć jeden tydzień. No cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Dobra, jak tam panowie? To ciałko jest fajne. To ciałeczko jest fajne. Aha, bo tu serduszko jest. 3, 2. I to już daje 6. No serce jakbyśmy jeszcze wymienili. To by był fajny zombiak. I duże serce. Mega duże serce. Same dwójki. Dobra, może być dwójka. Zobaczmy jeszcze przypadkiem, czy któryś z tych nie ma. Ten w ogóle serce nie ma. Jest zwłoki. Ten ma słabe serce. Ciekawego? To jeden ja. Bez szału i rewelacji. Ten pewnie też ma serducho ciemne. A i owszem. Potem się nim zajmiemy. Ten może być ciekawy. Jakie serce? Jedynka. No dobra, czyli lepszego nie ma. Stawiamy mu to serce, co mamy. To już jest. Krew sobie spuśćmy. Liposukcję sobie zróbmy. 9 i dyszka. Będzie tutaj, wykonaj. No i fajno. No i fajniuch, no. Dobra, potrzebuję jeszcze zrobić tego kleju więcej. Panie kleju. Proszę się mnie zrobić. Gdzie jest klej? Mroczny eliksir.
To nie tu, to było tu. Klej. Potrzebujemy zielonej esencji, czy proszku zielonego. Dobra. To zawsze na propsie. Tych odpadów też mamy sporo, więc luz. Jeszcze trzy. Teraz sobie wyzerujemy to, no. Ten proszek zawsze się przydaje. Dobra. Mamy to. Proszek sobie wyrzućmy. A z tym chisel sobie ogarniemy jeszcze złoty. Która trawienia to nie. Próbuję kleju. Dobra, mamy klej. No to teraz zastrzyk klejąc. Czego mi brakuje? Szkła mi brakuje. Świetnie. Oczywiście szkła nie mam. O, nawet to się zrobiło już do końca. Szybko. Dobra, potrzebuję kolby stożkowej. Na maksa. Na maksa. Bez pierdolenia. A po co mi było to? Wiem po co. Po to mi to było. Po to mi to było. Złoty chisel. Proszę. Złoty chisel. Dziękuję. Teraz mogę zacząć robić to, co chciałem, czyli rzeźbione kawałki marmuru. Pyk. Rzeźbiony kawałek marmuru, świetnie. To sobie możemy też zrobić. Wygładzony blok kamienia, nie? No będę musiał to zrobić w ten sposób. Tyle dobrze, że już wiem, jak ten chisel zrobić, więc... Jeszcze to jest 20%, że się nie uda. Dobra. I ostatni... No i mamy złoty. Dobra. To, co chcieliśmy, to już mamy w tej chwili. I na naszego księcia... Księża... Księcia, kurwa, co żeś ty Shiro powiedział. Może być i księciu. Tego nie chciałem robić. Może być i księciu. W razie czego już mamy dla niego... trzy posągi. Tylko nadal to nie zmienia faktu, że my nie mamy w sumie... jeszcze tych 200, nie? Jeszcze tych 200 nie mamy. Dobra, zastrzykujący. O! No, już zrobiłem? What? O! Czy zrobiło? Zrobiło się. O, znów nie mamy soku z zombie. Bo go chyba zostawiłem gdzieś, prawda? Myślę, że tak. Wszędzie jebnik zostawiam. Totalnie wszędzie jebnik zostawiam. Stary cmentarz. No okej. Okay. Tutaj zostawmy te posągi. To nam się nie przyda w żaden sposób. Porcelanowy dzban. To też możemy zostawić. Okej. Kochany dom. Tu chciałem iść i to chciałem wziąć. Tak, tak. Serio, jebnik totalny znów zostawiłem. Dobra, kostnica. Ożywmy cię. Jesteśmy. Mamy kolejnego zombiaka. Ten pan zombie. Ten pan zombie. On mi będzie potrzebny do czego? W sumie do tego. Tylko tu wody nie ma.
On sobie teraz będzie chodził, będzie sobie to zanosił, tak? Tak. Butelka cydru porzeczkowego jest mi niepotrzebna. Obóz uchodźców. Czy to już się zregenerowało trochę? 5-19, trochę się zregenerowało. Dobra, nawet jedno miejsce się zrobiło. To dobrze, bo cydr sobie wywalić stąd. Chcę sobie ten cydr stąd wywalić. Dobra, następnie, co my potrzebujemy zrobić? Ul pszczeli to może nie. Studnia z wodą, 8 i 4. Się zaraz zrobi, więc git. 8 opołów, 4 proste części. 8 opołów, 4 proste części. 8 opołów, 4 proste części. Powtarzam, bo teraz zapomnę. 8 opołów, 4 proste części. Pamiętam, 8 opołów. 4 proste części. I zwłoki. Nie, zwłoków tam nie było. Zwłok, nie zwłoków. My nie zwlekamy. Kostnica. Cóż to za ciałko? Dobre, niedobre? A, takie 2 na 10. Może być. Tobie, panie, możemy to wymienić, nie? Tobie możemy to wymienić. Dobra. Ekstrahujemy jelitka. Do pana pociągłości polecimy. Okay, mięsko jest, wszystko jest. Bierzemy zwłoki. Sayonara, ty nie jesteś nam potrzebny. Weź zwłoki. To w ogóle dramat jest, to serce. Nawet niepotrzebnie to serce biorę na huk, dobra. To też jest bardzo słabe. Mózg jest dobry. Oczywiście mózgu nie mogę już wziąć. No możemy to wywalić. Taka automatization. Mięsko możemy tu włożyć, to też możemy włożyć, krew też możemy, w sumie to też możemy. Ile tu rzeczy mam? Ile mam tu kurwa rzeczy? Jebnik, jakich mało. Dobra, wstawmy mu lepszy mózg, na przykład taki. Już milej to wygląda. Jelitka, dobre serduszko byłoby fajnie wymienić, tylko czy ja będę miał jakieś serce? Chyba nie. Nie, nie mam serca. To w ogóle jest dramat. To jest w ogóle dramat. Bo tego pana i tak na części będziemy składać pewnie. Mięsko, zwłoki idą kaput. Następny pan. Tutaj musi być to ciałko, znaczy to serce albo jakieś jelitko. Serduszko tu jest fajne. Tobie serca brakowało? Tak, tobie serca brakowało. Serce sobie zabierzmy. Okej. Sobie serce wytnijmy. I wstawmy to lepsze. Już jest 6. Krew też możemy wyekstrahować, to nie jest problem. Już jest 7. Tłuszczyk wycinamy, oczywiście to już jest 8. No i 9 będzie pod względem kleju. Fajno. Dwie czerwone, dwie białe. To też nie przeszkadza w sumie. Jelitka są spoko. Dobra, i mięsko.
Panom dziękujemy. I teraz ty. Zaraz mi zabraknie jedzenia. No właśnie, to jest to serduszko. Serduchencjo. Jelitka mielibyśmy na wymianę. Serca chyba nie mielibyśmy na wymianę, nie? No właśnie, serca nie mamy na wymianę. Więc ty i tak na razie leżysz. Na razie leżysz i kwiczysz. Leżysz i kwiczysz. Bierzmy to. Jelitka sobie odłóżmy. Serduszko też. Mózgi też. Te wina i tak dalej też trzeba byłoby w końcu zabrać, bo tu mówię, no robię jebnik straszny. Ja się przyznaję do tego, no robię straszny pierdolnik. Potem płaczę. Potem płaczę, że mam jebnik, nie? Sztaba srebra, co ona tu kurwa robi? Co ja z nią robiłem, że mi tutaj była potrzebna sztaba srebra? Nie wiem. Totalnie kurde nie wiem. Gadająca czaszka. Dwa golda, pięknie. Wolno to idzie, naprawdę wolno. Dobra, tu już więcej nic dla was nie mam. To są złote. Tutaj też niezbyt mamy co wziąć. Zresztą marchewki to w ogóle na razie... Też nie, w sumie, może i nie. Marchewki to by się chyba przydało stawić, moi drodzy, jako jedzonko. Chyba. Bo do tego jest sporo. I możemy to wrzucić jako jedzenie dla naszego osła, a dopiero potem z resztki sobie zrobimy kotleciki warzywne. To chyba jeszcze coś jest, prawda? Ojej, sporo jest. Na luzie. On po 5 chyba zabiera, z tego co pamiętam. Dobra. Tylko my opołów nie mamy już. My już nie mamy opołków. No to akurat czas sobie to porobić. Czas sobie to porobić. Dobra, tu są chyba opoły. Znaczy polane, nie opoły, przepraszam. Lukuję strasznie. A tylko ja nie mam... Nie mam żarcia. Rosnożarcie. W gadającej czaszce nie ma przypadkiem jeszcze kotlecików? Pokaż co masz na stanie, no oczywiście, że są. Oczywiwko, że są nasze kotleciki. No. No i fajnie. Tutaj mi niebieskie pypcie też się robią. Właśnie, bo mam już ponad 200. Chciałem iść chyba tutaj. Na klejnoty i najlepszy przyjaciel, tak? Jubiler. No właśnie, dobra. I to już mamy. Tylko co ja chciałem... A, chciałem zrobić złoty ten. Złotą... Wiem, dobra, nieważne. Już Shiro domyślił się, co chciał zrobić. Nie martwcie się. Nie martwcie się. Dobra, spalmy tych naszych klientów. Spalmy tych naszych klientów, bo ich trochę tutaj jest. Pyk, pyk i pyk. Podpalmy to.
Zauważcie, że tak naprawdę już, jeżeli chodzi o kasę i w ogóle te światy spokoju, to już tak jest nam niepotrzebne całkowicie, że my już po prostu na to sramy. Totalnie na to sramy, czy my mamy z nich pieniądze, czy nie. Równie dobrze mogłybym ich wyrzucać po prostu do jeziora. I to by nic nie zmieniło. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Do winnicy. Musimy ich wrzucić do winnicy. Bo tutaj widzę, że jest spory przestój. No właśnie, od razu to ruszyło wszystko, nie? No ja po prostu chyba naprawdę zacznę wywalać te rzeczy. Tak jak na przykład to, no to jest mi niepotrzebne. Ja to mogę zniszczyć bez problemu żadnego. To możemy zostawić. Ale tak jak winnicy, na przykład te gorsze nasiona, to jest totalnie dla mnie useless już w tej chwili, tylko mi zajmuje miejsce. Zobaczcie. Nasiona winogrona, no po co mi to? Ja to wszystko wywalam. Być może coś jest to warte, nie wiem. Jeżeli tak, no to się mówi trudno. To w ogóle muszę więcej skrzyń porobić. Mogę więcej skrzyń porobić? A no mogę. Opoły, gwoździe i proste części. Opoły, gwoździe... O, dzień dobry. Opoły, gwoździe i proste części. Proste części mamy. Gwoździe też gdzieś pewnie były. Zgaduję, że są nawet tu. Opoły, gwoździe i proste części. Oczywiście, że są gwoździe. No, i jeszcze to. Tylko szybko do kostnicy, żeby mi ten trupek ją nie rozwalił. I od razu na stół, bo i tak mam już tylko dwójkę. Kurde, no. Na serce mu chciałem wymienić właśnie. I tak czekamy. A, winnica. Winnica, piwnica. Zróbmy im te skrzynki. Pięknie. To się przyda. Żeby nie było non-stop tego przestoju. Dobra. I dobra. I sobie róbcie. Robicie już tylko i wyłącznie złote rzeczy. W ogóle wiecie co? Ja myślę, że już tego piwa nam starczy. Wy sobie róbcie tutaj powoli. Bo w ogóle możemy delikatnie już sobie to sfolgować. Chmielu nam nie potrzeba, bo no, chmiel jest non-stop robiony, więc tym bardziej. Będziemy mieć 3 zombiaki w sumie wolne, nie? Chodź tu kikuś. Kopalnia. Nie ma gdzie zrzucać nawet już w tej chwili. Winnica. No okej. Stacje transportowe nam nie są potrzebne. Skład żelaza. Skład kamienia i obrabiarka kamienia. Te składy możemy sobie porobić. Jeden skład. Drugi skład. Trzeci skład. Dobra. No i chłopaki sobie tutaj robią no, elegancko. Fajnie. Ukochany dom. Możemy się tutaj wrócić. Tak. No tutaj też by się przydało delikatnie ogarnąć. Widzę, że on
mógłby zejść z tego wszystkiego. Mógłby naprawdę zejść z tego wszystkiego, więc może mu tej wody donieśmy. Chodźmy do obozu uchodźców, bo tam jest dosyć szybko do zrobienia to. Widzę, że już mamy zaraz max. Studnia z wodą 2. No i pyk. Powiedz mu o zagrożeniu. Właśnie, Markis. A, i do ciebie mieliśmy też kiedyś przyjść. Co do pani Beatrice. Mistrzu Ariku, muszę powiedzieć ci coś o inkwizytorce Beatrice. Złożyła mi wizytę. Beatrice? Rada powierzyła naszą sprawę Beatrice? To jeszcze bardziej szalenie niż podejrzewałem. Co masz na myśli? Co o niej wiesz? Kiedy pojawiła się kilka lat temu, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Zrobiła niesamowitą karierę, zdobyła setki publiczników, w tym niektórych członków Rady. Co w tym dziwnego? Jest ambitna, inteligentna i naprawdę piękna. Nie w moim typie, ale... Jej wpływ na Radę i Inkwizycję jest zbyt wielki. Kryje się za tym jakaś tajemnica, nie mam wątpliwości. Korupcja? Przekupstwo? Nieformalne umowy? Bez wątpienia, ale takie rzeczy są normalne. Tutaj chodzi o coś więcej. Okej. To powinniśmy już... Czy powiedzieliśmy mu już o zagrożeniu? Woda już też jest. Dobra. Dużo mam tej wody? Ale 50. Tyle wody to naprawdę już dawno nie mieliśmy. Już można sobie schodzić z energii tutaj. Wody nam już nie zabraknie. Wody nam totalnie nie zabraknie. Ruszył? Ruszył. Na szczęście ruszył. Dobra. Myślę... Ja już też będę chciał z tego zejść, nie? Róbmy sobie te złote. Też sobie już zejdziemy z tych... Z tych. Dużo powiedział, Shiro, nie? Tych. To jest standardowe moje. Dobra, pracownia alchemiczna. Odłóżmy sobie przy okazji jeszcze to. Ten klej w sumie też możemy odłożyć na razie. Chociaż ten klej bardziej się tam przyda. Mam na myśli tu. O, w tym miejscu. W tym miejscu dokładnie. Dobra. Ile mam miejsca? No trochę jest. Trochę jest. Kochany dom. Opoły można pozostawiać, trochę gwoździ nam jeszcze pozostawało, no chciałbym tutaj jeszcze się za to wziąć. Bo tutaj też kulejemy, jeżeli chodzi o miejsce. Zróbmy tę polankę, bo te polanki i tak się przydają i tak, więc... Tak czy inaczej musielibyśmy to zrobić tak. No i dobra. Opoły pozostawiajmy tutaj. To możemy zabrać, bo teraz niebieskie pypki nam wskoczą. 16 kolb stożkowych. To i też już na klej powinno być. Dobra. Chodźmy pod obóz uchodźców. Zabierzmy te wody tutaj. Już na miejscu. Wow! O, trochę żeśmy tej wody tutaj ogarnęli. Trochę tej wody ogarnęliśmy. Chyba nawet deczko za dużo. No dobra, nic nie szkodzi. Więc tak. W teorii... Tego się już możemy pozbyć. Stanowisko warzelnicze nie jest mi już do niczego potrzebne. Prawda. To jest do alkoholu i to do alkoholu również chciałbym przenieść. O, ja nawet nie mogę tu podejść.
tej strony? Też nie. I to stanowisko wyrzelnicze i tak muszę wywalić, i tak muszę wywalić. No, tego się spodziewałem akurat. Tego się bardzo spodziewałem. Wywalimy i to wywalimy. Doprowadzamy do porządku całkowicie nasze miejsca pracy. Chodzi non stop z tym? Serio? Oj, chcecie laku. Dobra, i tak, będę na pewno chciał zrobić. Beczki na wino zrobimy po lewej stronie. Myślę, że to się tam przyda akurat. To się tam przyda, czyli potrzebuję na beczki na wino opoły, proste części i gwoździe. I typowe. Po tej wody, kurwa, mam za dużo teraz. O, ja bym zrobił. Stawmy to tutaj. Opoły, proste części i gwoździe, standardowo. Dobra. No i moi drodzy, muszę już kończyć powoli odcinek. Powoli trzeba kończyć, bo tu już mamy 46 minut odcinka. Jest naprawdę, no przy tej grze to czas leci niesamowicie szybko. Mega, mega szybko bym powiedział nawet. A tutaj będzie chyba w sam raz. Jedna beczka? No jedna beczka się tylko zmieści. Kurka wchodzi. No dobra. Niech będzie to tak zrobione. Jakbym chciał coś sfermentować w razie czego. Mam tą jedną beczuńkę. Tutaj tak tylko czerwone wino da się fermentować. Tu się tylko da czerwone winko, praska do winogron. Jeśli nawet nie da tutaj w ten sposób zrobić, to być może tą praskę do winogron lepiej byłoby tu wstawić. Kurde, już sam nie wiem. A praska do winogron to jest tu. Stanowisko warzelnicze. No jest takie. Ale też go nie wstawimy nigdzie indziej. Destylator alkoholu. Warzelnicze to jest chyba właśnie... to jest chyba to, gdzie robiliśmy cydry i tym podobne. Destylator alkoholu to już jest stricte... właśnie to. Praca do winogron. No dobra, zróbmy to tak, w ten sposób. Beczka fermentacyjna, właśnie. To tu. I destylator alkoholu to są już potrzebne zaawansowane części. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do Was, Shiro, my się oczywiście widzimy w następnym odcinku. Z Gejwiart Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.